Zofia Barczyk, dyrektorka Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu, została odwołana z tej funkcji przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego, któremu szpital podlega. W uzasadnieniu podano, iż 30 i 31 grudnia ubiegłego roku w szpitalu tym doszło do nieprawidłowości związanych ze szczepieniami przeciw COVID-19. Zaszczepione zostały rzekomo osoby spoza grupy 0, pomimo niewyczerpania listy osób chętnych do szczepienia w tej grupie. W ten sposób miano zaszczepić burmistrza miasta i byłego wójta gminy Zgorzelec. NFZ wszczęło kilka dni temu postępowanie kontrolne w zgorzeleckim szpitalu. Wyniki tej kontroli nie są jeszcze znane. Starostwo powiatowe w Zgorzelcu nie chce zaś komentować sprawy do momentu jej zakończenia. Jak podaje jednak portal Lwowecki Info, w szpitalu na bieżąco kontrolę przeprowadził szpitalny zespół do spraw szczepień, który nie potwierdził nieprawidłowości. Radio Wrocław podało zaś, że zaszczepione osoby, które wzbudziły wątpliwości, należą do rodzin personelu medycznego i zgodnie z wytycznymi w tej sprawie mogły zostać zaszczepione. Przeciw zwolnieniu Zofii Barczyk opowiedziała się przeważająca część personelu medycznego i niemedycznego z zgorzeleckiego szpitala. Chodzi nawet o 300 osób, które złożyły na znak protestu wypowiedzenia. Zastępca dyrektora dr Marcin Wolski powiedział, że on oraz ordynatorzy i kierownicy jednostek medycznych i niemedycznych szpitala również złożyli wypowiedzenia z żądaniem natychmiastowego wycofania błędnie podjętej decyzji. Marcin Wolski skomentował sprawę na dzisiejszej konferencji prasowej, którą transmitowała zgorzelecka telewizja regionalna TVT. Od 2018 roku, o czym Państwo pewnie nie wiecie albo wiecie pośrednio, Starostwo Powiatowe, a więc organ założycielski naszego szpitala, zamiast nas wspierać w trudnym okresie dla służby zdrowia, prowadzi regularne ataki na stanowisko naszej pani dyrektor. Wczoraj się udało, wykorzystując bezpodstawny i bezsensowny pretekst. W powiecie zgorzeleckim rządzi koalicja kilku ugrupowań, której trzon stanowi Platforma Obywatelska. Marcin Wolski zwrócił się o pomoc w tej sprawie do wojewody dolnośląskiego, ministra zdrowia i premiera rządu. Zapewnił też, że pacjenci szpitala w żaden sposób nie odczują tej trudnej dla personelu sytuacji. Działalność szpitala nie będzie upośledzona.